what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, w jaki sposób ja przygotowuję swoją piłę mechaniczną do cięcia różnego typu drzewa. I oczywiście sugeruję się tutaj na poradnikach, które sam oglądałem. Myślę, że warto bym też swój nagrał, ponieważ jest ich niewiele, nie są one dość popularne. Więc lepiej nagrać ich więcej, bo zawsze to dojdzie do większej liczby odbiorców. Więc w pierwszej kolejności proponowałbym ją trochę rozebrać. Więc wpierw sobie zdejmiemy prowadnicę oraz łańcuch. Mamy w ogóle tutaj piłę, jak widzieliście wcześniej, Husqvarna 450. Największy model jest to piła farmerska. Nie jest to piła gotowa do profesjonalnego cięcia, choćby dlatego, że ten element nie może być poddawany długiemu czasowi cięcia, ze względu, że on będzie się nagrzewał, a to jest z plastiku albo z jakiegoś tworzywa. Oczywiście ten element, tutaj to wszystko, musimy sprawdzić tego stan, ale zanim sprawdzimy stan, to musimy to wszystko wyczyścić sprężonym powietrzem najlepiej, ale jeszcze zdejmiemy łańcuch. Gdy zdejmiemy łańcuch, najlepiej jest spojrzeć, jaki jest jego stan. Tutaj mamy łańcuch założony świeży. Tu mi się skantowało. O! No. Puszek pokazuje, że jest groźny. Mamy tutaj prawie że nowy, oryginalny łańcuch z Husqvarny, jak widzicie. Nie jest on jakoś bardzo zużyty, więc on nam jeszcze posłuży. Mamy tutaj prowadnicę, jak dobrze pamiętam, 14 cali, chyba tak, jak się nie mylę. Oczywiście prowadnica jest również oryginalna, ale już była zmieniana raz. Więc w pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do całej tej piły, zajmiemy się prowadnicą, którą tutaj mamy. Prowadnica oryginalna. To jest prowadnica 15 cali, także jeden cal się pomyliłem, nie szkodzi. 38 cm długości. Jak dobrze wiem, można założyć do tego modelu Husqvarny 450 większą prowadnicę, aczkolwiek taka, jak tutaj mamy zaprezentowaną, starcza nam w zupełności. W pierwszej kolejności wypadałoby ją trochę obetrzeć tutaj z oleju, który pozostał podczas pracy, oraz z tego pyłu, więc może wezmę jakąś szmatkę. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream. W pierwszej kolejności zalecam, aby wyczyścić tutaj ten rowek, po którym porusza się wewnętrzna strona łańcucha. Tutaj mamy gwiazdę, którą też należy chociaż trochę spróbować wyczyścić, jakoś próbować wybrać to wszystko. Ale jak komuś się nie chce bawić właśnie z takim drucikiem jak ja, to tutaj na gwiazdę powinna być też w porządku, moim zdaniem, sprężarka. Jeżeli już jesteśmy przy tej gwieździe, na której porusza się tutaj łańcuch na czubku prowadnicy, w tym modelu nie mamy tutaj takiego otworu, aby tą gwiazdę smarować. Ale mam inną prowadnicę, tutaj już zamiennik, która w swojej gwieździe już posiada taką dziurkę, aby można było nią smarować tą gwiazdę, co oczywiście przełoży się na jej dłuższą trwałość. O, proszę tutaj spojrzeć. Tutaj jest taka mała dziurka. Przez nią
dzięki specjalnej smarownicy, której zdjęcie wkleję wam w filmie. Wtłaczamy smar, aż on nie wyjdzie tutaj, nie będzie widoczny. I oczywiście, gdy tak będziemy wykonywać tą czynność, przełoży się to na dłuższą pracę tego elementu. Więc kiedy już wyczyścimy tutaj ten rowek, po którym porusza się łańcuch, przechodzimy do wstępnych oględzin, krawędzi prowadnicy. Do tego lepiej jest zdjąć rękawice i sprawdzamy, czy wszędzie jest ona gładka. No niestety, czuć pod palcem, że są w niektórych miejscach, że tak powiem, wżery, które są po prostu spowodowane pracą i to jest w zupełności normalne. I takie właśnie uszkodzenia, jakie tutaj będziemy mieli, ta strona jest w porządku, tylko tutaj też jest bardziej, był większy nacisk i trochę bardziej jest nierówne. Do takich rzeczy najlepiej też jest również używać pilnika. I teraz sprawdzamy jeszcze raz pod palcem. I teraz macie w timelapsie, jak ja to wykonuję. Oczywiście pilnikiem poruszamy od siebie na zewnątrz. Changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Dobrze, więc wszystkie nierówne krawędzie, które tutaj mieliśmy, które byliśmy w stanie wyczuć pod palcem, zostały usunięte przy pomocy pilnika. Jeżeli jesteśmy już właśnie przy tych krawędziach oraz przy tej właśnie prowadnicy, pamiętajcie, użytkownicy, aby unikać nadmiernego naprężania łańcucha, ze względu, że nadmierne naprężanie i częste właśnie cięcie, nadmierne naprężanie powoduje, że bardzo zużywamy gwiazdę, ponieważ jest nakładany na nią duży nacisk przez łańcuch. Natomiast nie możemy nigdy ciąć tylko kawałkiem prowadnicy, znaczy początkiem prowadnicy albo jego początkiem właśnie względem gwiazdy, albo końcem względem gwiazdy, a początkiem względem piły. Ponieważ to prowadzi do nierównomiernego zużycia prowadnicy i możemy się o tym przekonać, kiedy tutaj blisko gwiazdy zacznie nam powstawać taki dołek. Jest to właśnie skutek złego cięcia prowadnicą. Najlepiej jest zawsze ciąć środkiem i gdy już mamy gotową taką prowadnicę, odkładamy ją na bok i przechodzimy do łańcucha. Sprawdzamy jego zużycie. I jeżeli chodzi o jego zużycie, do którego momentu możemy ostrzyć ten łańcuch, później pokażę wam na odcinku, jak się ostrzy. Widzimy tutaj ograniczenie, do którego maksymalnie możemy zetrzeć ten łańcuch podczas ostrzenia. Taki łańcuch udaje się mi średnio naostrzyć 3-4 razy. To oczywiście zależy od ustawień. Sprawdzamy, czy ten łańcuch nie jest nigdzie uszkodzony. Wiadomo, kiedy tniemy deski, możemy natrafić na gwoździa, przez to ten łańcuch jest tutaj bardziej pouszkadzany. Łańcuch ten jest w porządku, nie mam co go sprawdzać, bo on jest nowy. Tępy łańcuch mam tam na stole. I teraz przejdziemy tutaj do piły. Niestety nie znam, a bardziej zapomniałem, jak się nazywają poszczególne elementy, ponieważ te poradniki oglądałem dawno. Aczkolwiek tutaj oczywiście musimy wszystko wyczyścić, bo najgorszym zabójcą
że tak powiem, piły, jest właśnie drzewo spróchniałe i ten cały pył, który powstaje w wyniku cięcia. I oczywiście dbamy o to, aby tutaj ten kanał, który nam smaruje prowadnicę, był czysty i aby nie dostało się do niego pył. I najważniejsze jest to, aby wlewać olej przeznaczony do prowadnic, ze względu, że użycie chociażby oleju przepalonego z silnika, który używa dość wielu użytkowników, jest on bardzo szkodliwy, bo są tam dosłownie jest tam pył metalu, który bardzo niezdrowo wpływa na naszą pompkę i mimo, że go my nie zauważamy, tego pyłu jest sporo, co jest oczywiście normalne. Więc ten element też należy przeczyścić powietrzem. Jak... O matko bosko, się wysypało. I teraz sobie przejdziemy do środka. Tutaj zdejmiemy tą osłonę. Tutaj mamy filtr albo filtr, filtr powietrza, które jest doprowadzane do gaźnika, jak się nie mylę. Tutaj oczywiście mam świecę. Jeżeli chodzi o samą świecę, niezależnie od tego, czy piła była użytkowana cały rok, czy chociażbyśmy ją używali przez miesiąc, obowiązkiem jest to, aby zmieniać tą świecę chociażby raz do roku, jeżeli używamy piły rzadko. Dlatego, że świeca, niezależnie od tego, czy pracuje, czy stoi, ona zawsze zacznie się kruszyć w mniejszym właśnie bądź większym stopniu. I dlatego właśnie trzeba zmieniać regularnie świece w piłach, no i w innych silnikach, w których posiadamy świecę zapłonową. Oczywiście podczas takiego przygotowania do pracy przyglądamy się, czy nie ma nigdzie. O ty kurna, skąd ty żeś wylazł? Czemu to wypada? Nie ma jakiegoś takiego bolczyka najwidoczniej. No nic. No, także sprawdzamy, czy nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. Nic takiego tutaj nie widzimy. I oczywiście jeszcze zdejmujemy, jak dobrze pamiętam, szarpak. Jeżeli tak to właśnie się nazywało. Ja nie mam konieczności jego zdejmować, ale oczywiście zrobię to dla was. Tylko niech znajdę odpowiedniego imbusa. No i dobra, dostaliśmy się do środka. Tutaj mamy właśnie ten szarpak, tutaj nie wiem jak to się nazywa pile, to jest chyba też koło zamachowe, no na pewno. I tutaj też polecam odkurzyć powietrzem. W kwestii gaźnika, jak widzimy tutaj mamy śrubki chyba regulacyjne, znaczy na pewno. Ja tego nie będę zaczepiał, ze względu, że z regulacją gaźnika to mam tego do czynienia przy swojej kosie spalinowej, zawsze to robię na oko. I tutaj nie mam zamiaru ingerować. Lepiej takie rzeczy zostawiać osobom, które znają się na tym. Więc teraz tą piłę rozebraną musimy wyczyścić powietrzem, ten element oraz ten element. I zaraz wypowiem się na temat tych tutaj układzin, które już są trochę starte. Jak mamy z nimi postępować. Dobrze, więc już do was wracam. Niestety jedna z baterii mi się w GoPro rozładowała, bo miała tylko 50%. Wiadomo, na mrozie elektronika trochę źle pokazuje i się już rozładowała rzekomo. Więc tak, założyłem ten tutaj plastikowy element i teraz przejdę do założenia szarpaka. I teraz, kiedy go zakładam, generalnie śrubek nie powinno się zakręcać w rękawiczkach, no ale zimno. I chciałbym tutaj się odnieść do wcześniejszego materiału i zarazem wam powiedzieć, że jak najbardziej pamiętam wciąż o kanale, aczkolwiek życie szkolne
zjada mi bardzo dużo czasu. Oczywiście każdym dniem jestem bliżej do tego, aby być już w etapie życia, w którym będę miał więcej czasu na własne życie. Mając na myśli własne życie, mówię tutaj o tym, żeby już pracować, no właśnie tutaj, na roli. Bynajmniej nigdzie indziej nie mam zamiaru na razie się wybierać. Mam w planach dalszy rozwój kanału, aczkolwiek jak to w wielu dziedzinach życia, największą barierą są oczywiście pieniądze i będę musiał jakoś zebrać grosz do grosza. Ostatnio zakupiłem jeden z elementów do GoPro, akcesoria. Oczywiście mam w planie zamawiać kolejne. Aczkolwiek muszę się zastanowić i dalej pchać ten kanał. Oczywiście chciałbym tutaj też oznajmić, że pierwszy film na tym kanale został wydany 16 stycznia. Dzisiaj mamy 26, więc nasz kanał trwa już rok. Więc z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować osobom, które już od samego początku trwają na moim kanale, a także podziękować tym, które dołączyły niedawno, choćby i nawet na tym odcinku, ponieważ budujemy społeczność, oczywiście osób, jakby to powiedzieć, dość przyjaźnie nastawionych, w miłej atmosferze w komentarzach. I to jest właśnie przyjemne na tym kanale. Więc teraz zakładam kolejną osłonę. I tutaj też chciałbym powiedzieć, że mam jeszcze w planach nagrać film o pronarze, aczkolwiek informacji niektórych muszę się o nim dowiedzieć, niektóre sobie przypomnieć. I tak, to mamy gotowe, to mamy gotowe. Teraz ten element, niestety nazwy jego nie pamiętam. Jak sprawdzić ten element? Oczywiście, jak widzicie, on jest jeszcze w porządku. Ta część może śmiało dojść aż do śruby. Ten element, który widzicie tutaj, jest bardzo poszarpany. Jego należy wyrównać. Ten element jest w porządku. Tutaj się też nic nie dzieje. Więc muszę tylko wykonać te dwie czynności. Ostrzenie łańcucha nagram wam już jutro. Jutro jest piątek, ponieważ już jest dzisiaj ciemno. W zeszłym tygodniu nie pojawił się film. Może w tym się pojawi, bo chciałem właśnie pokazać wam film dotyczący pracy z piłą. Miały być dogrywki. Może i do tego filmu będą dogrywki. Oczywiście to wszystko. A to się ciężko ściera, tak sprawdziłem. Oczywiście wszystko będzie. Tylko trzeba czasu. O, wezmę ten łańcuch, który jest tępy i został mi oddany do naostrzenia. I pokażę wam na nim, jak będzie wyglądał. Tutaj mamy już, widzę, oryginał Husqvarny, więc fajnie. To sobie odłożę. To na razie tu, bo i tak to muszę wszystko posprzątać, bo dzisiaj natchnęło mnie do nagrania odcinka, że było już późno. To po prostu nie miałem chwili, aby posprzątać. Aha, czyli to jest wszystko jedno, którą stronę zakłada się prowadnica. I w ten oto sposób przygotowujemy piłę. A łańcuch zobaczycie w dalszej części odcinka. Jak widzicie, łańcuch porusza się lekko, nie jest mocno spięty.
Jeśli chodzi o to, jak on ma być napięty, jak dowiedziałem się z informacji z innego filmu, gdy łańcuch się porusza po prowadnicy, powinno być tutaj 2 mm luzu. No, u mnie tego luzu nie ma, więc spróbujemy poluzować. Trochę poruszałem łańcuchem, żeby ten się ustawił. I teraz luzujemy, kręcąc do góry. No i mamy tak milimetr. No jak się złapie, to się robi pół. Ale na razie jest w porządku, wyjdzie jak to będzie chodzić podczas pracy. Ale łańcuch, jak widzicie, chodzi lekko. Biorąc łańcuch założyłem. No, dobra, to się później zmieni. Zamyśliłem się. Jak widzicie, ten łańcuch był już ostrzony. Ograniczniki również bardzo zostały ścięte. Powinny być to dosłownie setne milimetra. Ale jak to na wsi, na tym łańcuchu nie pożałowałem, bo jak widzę, to jest pierwszy łańcuch, który ostrzyłem, dlatego że usunąłem jeden z ograniczników w innych, niech wezmę inny łańcuch, w innych łańcuchach już to tak nie robiłem mocno. Tutaj mamy świeżo naostrzony. Dobra, tu niech się plączy tam. Tu jest świeżo naostrzony i jak zauważycie, może jest on w oleju i powinien zostać wyczyszczony, aby było już naprawdę profesjonalnie. To jest dużo mniej ogranicznik zjechany i tu też tak powinno być, ale to jest pierwszy łańcuch, z którym miałem do czynienia. Teraz już może tak na oko 10 razy naostrzyłem, więc zawsze z każdym kolejnym ostrzeniem wiem coraz więcej. Więc tak wygląda piła przygotowana, może nie powinienem łapać za łańcuch. Tak wygląda piła przygotowana, więc tak. Przechodzimy teraz do łańcucha. Będzie już to następnego dnia, czyli w piątek. I pokażę wam, jak wygląda moje ostrzenie.